I w tych pojedynkach trzy razy wygrał Janowe Waldner, raz zwyciężył Alan Benson. 4-2 dla Szwedów. Zeskoczył go trochę, zagrał na sam koniec stołu. 4-3. Serwy. Znakomity atak backhandowy. Topspin z backhandu po prostej. Duża siła. Waldner mógł tylko w rękę złapać tę piłkę. O, zaimponował nam tutaj Duńczyk. Tak, ale on w tym miejscu się czuje znakomicie. Jeżeli dojdzie do takich wymian, jeżeli zawodnicy będą grali w półdystansie, Alan Benson tutaj w tym elemencie gry prezentuje się naprawdę znakomicie, czego próbkę widzieliśmy przed chwilą. Stołu tak minimalnie, że nie miał żadnych szans walki odebrać i rośnie przewaga 7-5 w drugim secie Duńczyk. Ja wspominałem wcześniej o pojedynkach pomiędzy Waldnerem i Bensenem. Ten jedyny mecz, który wygrał Benson, to była jesień 2004, czyli w tym sezonie na międzynarodowych mistrzostwach Danii. Czyli u siebie w domu, także w Aarhus. Alan Benson wygrał z Janem Waldnerem 4-3. A Waldner wykorzystał dwa swoje podania i znów mamy remis. Ale wrócił też do taktyki, którą prezentował nam w końcówce pierwszego seta. Duża zmienność w grze, rotacja, miejsce, znakomity odbiór. Prawdziwy rarytas tenisa stołowego. I po raz kolejny, tym razem mieliśmy tutaj do podręcznika wręcz akcję, półdługi odbiór Jana Ove Waldnera. Ta piłka minimalnie wyskoczyła za krawędź stołu, Alan Benson nie był w stanie z niej zaatakować. I dobra rotacja w tym ataku. 5 piłek pod rząd wygrał po wspaniałych akcjach. Naprawdę każda inna, każda precyzyjna, każda doskonała. 3 piłki setowe, Jan Ove Waldner. Tak jest, tak serw jest. I atak w ciało. 11-7, 2-0. Prowadzi Jan Ove Waldner. Proszę zwrócić uwagę, rotacja piłki przy serwie. Wielki problem z wyborem, czy backhandem, czy forehandem Bensena. Próbował ją, tą piłkę złapać jeszcze z tyłu za plecami, ale niestety nie był w stanie odpowiedzieć na to zagranie. Zasępiona trochę mina Duńczyka, jakby nie mógł znaleźć sposobu. 2-0 to jest spora zaliczka, to wiemy i to jeszcze nie koniec jest, ale przy tak dysponowanym Waldnerze ciężko myśleć o, no, o tym, żeby z tej trudnej sytuacji wyjść jakoś obronną ręką. Benson musi być też zmęczony tym turniejem drużynowym. Bez wątpienia kosztował go to zdrowia, dużo i stresu i nerwów. Piłkę meczową miał przecież też nasz zawodnik, prawda? Tak, zgadza się. W walce z Bensonem. Taki blok to po prostu może załamać każdego. Zgadza się. Waldner zmienia praktycznie. Żadna z następnych piłek nie jest zagrana w ten sam sposób. Jest bardzo nieczytelny w swojej grze. I niestety myli się tutaj Duńczyk. Ta piłka była jakby pozornie wystawiona, wysoko nad siatkę i trafił się. Minimalnie ta piłka dotknęła taśmę. Waldner w
prawym górnym rogu kortu odległość kort do gry w tenisa stołowego na zawodach mistrzowskich. W tej chwili to już standardowy wymiar to 14:7, ale tutaj myślę, że organizatorzy przygotowali znacznie większe pole. Ale zawodnicy grają dalej. Alan Benson nie poddaje się. Za długi serwis i od razu kłopot. 3-3. Podaje wielokrotnie mistrz świata, mistrz Europy, mistrz olimpijski Jan-Ove Waldner. Już brak szybkości Waldnera w miejsce, gdzie 10 lat temu praktycznie nie mylił się, zabrakło mu czasu na wyprowadzenie ataku. Ja jestem pod wrażeniem gry Waldnera w tym pojedynku. Praktycznie nie widać słabych punktów w jego grze. Fantastycznie. Fantastycznie 4-4, trzeci set, 2-0 w setach prowadzi Szwed. Brawo, Jan-Ove Waldner. Znakomite czucie piłki, ta piłka, która wyskoczyła po taśmie, mamy to w zwolnionym tempie. Proszę zobaczyć, jak została odegrana. Wyłączył całkowicie atak Duńczykowi i miejsce na stole. Znakomicie. 6-4. A ja muszę powiedzieć, że długo nie zapomnę takiego meczu. Fajny skończą tą fantastyczną akcję. Nieprawdopodobnie to wszystko się układało. Meczu, w którym po zwycięstwie w Barcelonie z pół godziny po dekoracji przy stole byli król Szwecji i Jan-Ove Waldner i długo odbijali piłkę. Królowi szło zresztą całkiem dobrze. Pusta już prawie sala i tylko rodzina królewska z Waldnerem. A medal był bardzo ważny, bo pierwszy od 8 lat złoty medal olimpijski dla Szwecji. Nie mieli złotego medalu w Seulu, dopiero w Los Angeles i potem długo później właśnie Waldner zdobył złoto w Barcelonie. Ale tutaj prowadzi 7-5, 2-0 w setach i Benson jakby coraz bardziej docierała do niego ta myśl, że temu wspaniałemu zawodnikowi on może rady nie dać dzisiaj, chociaż teraz się Waldner pomylił, tak jak mówiłeś, nie zawsze zdąży ustawić. Nie zdąży, pamięta jak grał parę lat temu, natomiast no, przygotowanie fizyczne to nie to samo, brakuje mu trochę przy ataku forehandowym z rogu backhandowego szybkości. Siedem, trzy piłki dzielą go od trzeciego seta. Ma jeszcze jedno podanie. Tu mamy fragment gry, serwis, atak trzeciej piłki, w której Waldner jest wielkim królem. Fantastycznie, jakby od niechcenia. Przesuwał go coraz dalej wreszcie wypchnął za stół i Benson był bezradny. Waldner to zawodnik, który widzi, bardzo dużo widzi przy stole. Jak ustawiony jest zawodnik. I po raz kolejny znakomicie. Tak, jakby była powtórka, byśmy widzieli, że Benson dopiero podrzucał piłkę, a Waldner już się ustawiał do krótkiego serwisu. Wiedział, że on zagra tu za siatkę. Dobry serwis Bensona. Podkreślić to, że Alan Benson też potrafi zagrać różne techniki. Tutaj mieliśmy technikę serwu, półdługiego serwu. Ale druga piłka setowa wystarczyła. 11-8 w trzecim secie dla Jan-Ove Waldnera. No i bardzo blisko awansu do następnej rundy, w której jego rywalem będzie na pewno bardzo ciekawy zawodnik, mianowicie zwycięzca z pary Karinikos Kreanga, Christian Zis.
tuż obok grają. Ktokolwiek z nich by wygrał, będzie to na pewno ciekawa gra. Ona jutro o godzinie 10:45, a więc będziemy ją Państwu pokazywali. Obaj zagrali tutaj fantastycznie, piękna akcja, ale potem już było tak ciasno, że nie miał szans Benson, żeby dogonić ten piłkę. Jeszcze raz, tym razem z ujęcia z góry, jak znakomita była to przekątna. Odbiór w ciało, bezradny Alan Benson, na atak w ciało. A więc czwarty set, 3-0 dla Waldnera. Alan Benson, cień szansy na to, żeby jeszcze spróbować się poderwać, żeby jeszcze walczyć, ale przy tak dysponowanym Szwedzie będzie to bardzo trudne. Teraz mieliśmy na to dowód kolejny. Wszyscy się spodziewali Państwo, powiem szczerze, ja też, że zagra tam głęboko w prawo, spokojnie w drugą stronę. Alan Benson jakby bez pomysłu na to, jak pokonać Waldnera. Wielki spokój w grze. Bardzo trudna pozycja, Benson źle ustawiony, gdzieś tam mocno wyciągnął się, nie miał możliwości, żeby dokładnie odegrać. Teraz znów chcieliśmy, Biedak się miotał. Najpierw był przekonany, że dostanie do backhandu piłkę, potem szybko przełożył, teraz zobaczymy, jak przekłada. No nie. Dostał tą piłkę w środek, ale mało tego, że w środek ten atak nie był mocny, był świetny atak backhandowy. Znakomity topswing backhandem Jana Ove Waldnera. Ten element gry nie był w jego sposobie prowadzenia gry jakąś dominującą stroną, ale przed Igrzyskami Olimpijskimi w Sydney dużo trenował atak topspinowy. Tam też w finale znakomicie grał z Kongiem, właśnie topspinem backhandowym. Można nawet w takim wieku usprawnić i poprawić swoje słabe strony, czy może, jeżeli można tak powiedzieć o grze Waldnera. Tak jest. Fenomenalna technika powoduje, że on nie musi się dużo ruszać, że on może grać, mając 40 lat, zagrać w taki sposób, że nawet mistrz Europy, bądź co bądź, no bo Benson dwa dni temu wygrał ten tytuł, zupełnie nie wie, co z tą piłką zrobić. Znakomita, krótka gra. Tutaj fragment bardzo trudny do wykonania. Siłą gry Waldnera jest niesamowita antycypacja. Zawodnik praktycznie wie, gdzie ta piłka przyleży, nawet być może wcześniej niż jego przeciwnik. To teraz jakby na potwierdzenie Twoich słów było widać, jak już się przesuwał w prawo, ta piłka jeszcze miała daleko do rakietki Bensena. Oj, zbyt dużo tych piłek po taśmie. Nie wiem, czy sędziowie przypilnowali siły naciągu. Albo też Waldner tak dokładnie tą piłkę odgrywa, bo praktycznie wszystkie piłki po taśmie spadały na stronę Alana Bensena. Cztery piłki dzielą go od awansu do następnej rundy mistrzów Europy. No tak, i to najgorszy problem dla Bensena, kiedy ten zmienia serwis. W każdej chwili tak silna rotacja doszła, że uciekła piłka. I już nie odbierze. 8-7 prowadzi w czwartym secie Jan Waldner z Alanem Bensenem.
trzeciej rundzie Mistrzostw Europy. Gra pojedyncza. Ale też wiemy, dlaczego Waldner, ta gra nie pozwala Alanowi Bentzenowi się rozwinąć, bo wówczas byłoby znacznie trudniej wygrać w tym pojedynku. 9-7 i 2 podania Szweda. To niesamowite, ale Janowe Waldner pierwszy medal na seniorskich zawodach zdobył w 1982 roku. Tak, w Budapeszcie, kiedy mistrzem Europy w miksta był Andrzej Gruba z Bettiną Frizekoba. Tu już owacja na stojąco szwedzkich fanów. Jeszcze ten mecz trwa. Trzy piłki meczowe dla Waldnera. I pierwsza wystarczyła. Fantastyczne zwycięstwo. Wielka klasa. Bez przesady można powiedzieć. Jeden z największych sportowców Europy ostatnich 20 lat. Janowe Waldner gra ciągle jak młodzieniaszek, a już za chwilę skończy 40 lat. W formie fenomenalnej. Znakomicie. No, podkreślić należy to, że w sporcie opartym na ruchu, gdzie jednak trzeba biegać, utrzymać się przez 23 lata w tym roku w absolutnej światowej czołówce, to jest wynik niesamowity. Znakomity, znakomity zawodnik, wielkie brawa, a Bentzen przecież na tych mistrzostwach naprawdę grał dobrze, nie mógł tutaj zrobić dosłownie nic, wynik to potwierdza, cały czas sytuację kontrolował i ładne zachowanie duńskiej publiczności, która też stała z miejsc, wszyscy biją brawo, wielki sportowiec, w współczesnym sporcie nie często się zdarza, żeby ktoś przez ćwierć wieku był w czołówce, bo mówię o tych mistrzostwach Europy seniorów, ja jeszcze raz wspomnę, że nawet, że jako junior już wygrywał w 80 roku w Poznaniu. Cały czas jest to wielki zawodnik, wielkie zjawisko w współczesnym sporcie. Eurosport's live action this weekend comes from three. Wracamy do hali, gdzie załamany pewnie pan Bentzen pozuje do zdjęć. Brawa widowni obiektywnej, która doskonale zdaje sobie sprawę, że on tutaj nie miał żadnych szans z Waldnerem, ponieważ ten mecz skończył się dużo szybciej niż zakładaliśmy, więc przed pojedynkiem Persson-Monrad zobaczymy jeszcze fragmenty gry drużynowej, finał drużynowy kobiet.